nowe koszulki i inne gadżety u Juniorskiego, świąteczne z panią Teodor, Spigi oraz inne, na którą zdecydujesz się ty? Więcej na juniorski.pl. Oh my god, tutaj z każdej strony słyszę te odgłosy. Chyba się gdzieś zbugowała w piwnicy. Bo tu jest gdzieś zejście do piwnicy, co nie? Oh my god, nie! Zjadła mnie! No, siemanko, uszedwanko, z tej strony Tomi! Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Minecrafta. Dzisiaj jest ze mną Panda. Siemanko, Panda. Siema. Opowiadaj, co dzisiaj będziemy robić, bo wydaje mi się, że idziemy chyba do twojej babci, co nie? Tylko... Oj tak. Nie miałeś już do czynienia, nie słyszałeś już nic od swojej babci od chyba 2 lat. Idziemy w końcu sprawdzić, co u niej się dzieje. Miejmy nadzieję, że u niej jest wszystko w porządku, żeby nie było sceny, że coś się tutaj z nią stało. Dawaj. Okej, okay. We recommend turning your sound up for this. It'll help you live longer, okej. Okay. Czyli musimy załączyć muzyczkę, wszystko trzeba załączyć, także dawaj, lecimy. Wchodzimy do domku od babci, okej. Okay. Grandpa's Horror House. Objective, find your old teddy bear in the attic. O nie, musimy iść na górę, żeby odnaleźć teraz naszego starego misiaczka. O nie, już ją gdzieś słychać. Już ją gdzieś słychać. Już ją gdzieś słychać, jest babcia? Tu jest chyba wejście na strych, dawaj szybko. Tylko pomału, bo jak zginiesz, to może być lekka scena, pamiętaj o tym. Tu się chyba gdzieś schodzi, spada na dół, mi się wydaje, do basement. A to jest jakaś skrzynia. Panda, szukaj, nie, no. Trzeba znaleźć szybko tego teddy beara, którego zgubiłeś. Możliwe, że on udobrucha naszą babcię. O, co tu jest? Tam się zeskakuje na... A nie, tutaj są w ogóle takie poukrywane rzeczy. Musisz też patrzeć, czy przypadkiem nie ma w podłodze twojego misiaczka. Tu jest jakaś skrzyneczka. Dobra, co my tu mamy? Tutaj żadnego teddy beara nie ma. Old teddy bear. Gdzie on może być? Skrzyneczka. Mam, znalazłem. Masz? Dobra. Find a tattered note in the orange room. Czyli musimy znaleźć teraz jakąś notatkę, która znajduje się w pomarańczowym pokoju. Ty, ale uważaj na spokojnie. Bo tu jest tak głośno. Uwaga. Gdzie jest pomarańczowy pokój? Nie wiem, gdzie jest pomarańczowy pokój. Nie mam żadnego... Możliwe, że tu jest... Nie, to jest czerwony. Tu jest czerwony pokój chyba. Dobra, tu nic... Coś mnie uderzyło. Oh my god! Co się teraz dzieje? Co to za odgłosy? Co się dzieje? Co się dzieje? O! To ja się tutaj boję być. Ja się tutaj boję być, co nie? Ja sam wychodzę. Ja sam wychodzę. Oh my god! Idzie babcia! Uwaga! Babcia idzie! Babcia idzie! Szybko uciekaj! Pomarańczo... O nie no! Idzie za nami! Musimy się schować do szafy! Gdzie tu jest jakaś szafa? Gdzie jest? Oh my god. Kurde, w ścianę aż uderzyłem. Tu jest szafa, tu jest szafa, właśnie szybko, zamykaj. Zamykaj szybko, dobra. O. Babcia chyba tutaj za chwileczkę przejdzie, z tego co mi się wydaje. Dobra, idzie, idzie. Cicho. Cicho, idzie. Patrzy się na nas, ale się nie stoiła, gdzieś tam poszła. Czy ona zniknęła? Idziemy sprawdzić? Magia teleportacji. O nie, jest tutaj, dobra. O. Pomarańczowy pokój, trzeba szybko pomarańczowy pokój. Jest w szafie, goni za tobą. Wiem, ja szukam pomarańczowego pokoju, nie mam żadnego pojęcia, gdzie on jest. Tu jest kolejna szafa. Dobra, babcia mnie chyba przestała gonić, z tego co mi się wydaje. O, teraz mnie goni, halo. Czyli jednak się dowiedziała, gdzie ty jesteś. Dobra, orange room. Tu jest niebieski. Jestem chyba jakiś orange roomie. Tak? Mam notatkę. Dobra, bierz tą, podnoś tą notatkę. Find a weapon in the attic. No nie, znowu musimy iść po raz kolejny na ten, na strych. Znowu kroki są też. Jezus Maria, jak mnie przestraszyłeś, Panda, ty. Dawaj szybko. Znowu... Straszny jest. Oh my god! Idzie tu! O, jak nie, ja się nie. przestraszyłem! Jezu. Uciekaj przed nią, szybko, uciekaj! Dawaj tędy, szybko, do kuchni. Ale ta twoja babcia się zmieniła, no, muszę ci powiedzieć, ty. Ale jakaś wyższa jest. Nie no. Wiem, co się z nią stało. Ty, była ale... wcześniej... Ale ona chyba jest coraz to szybsza, co nie? Czy mi się wydaje? Dobra, zniknęła. Jedę na górę. No tak wygląda jakoś. Ty, bo ona może tutaj gdzieś być. Nie ma jej tutaj. Dobra, musimy znaleźć weapon. Który gdzieś się pojawił, pewnie tutaj w jakiejś skrzynce albo coś takiego. Czekaj, może tutaj w tej skrzyneczce będzie? Nie ma. Broń, gdzie tu jest jakaś broń? Szybko, szukaj jakiejś broni. Może tu na górę trzeba wejść, ty. Wejście na górę. Właśnie tam na górę. Może tutaj będzie, bo już tutaj chyba na dole wszystko przeszukaliśmy. Jest tu coś ciekawego? Tu jest jakaś skrzyneczka. Nie ma tu nic. Oh my god, dobrze, że babci chyba tutaj... Babcia chyba nie potrafi wejść na strych, z tego co mi się wydaje. Dobra, teraz tu. No nie ma tutaj żadnej skrzyneczki? O nie, zgliczowałem się tutaj w tym. W pajęczynie. Dobra, ja może zejdę tutaj. O nie, spadłem troszeczkę. Ej, tutaj chyba coś jest. Gdzie? Pokaż.
tu jest skrzynka. O, co tutaj? O, ktoś tutaj zostawił cukierki! O, jest broń, okej? Okay? Useless weapon. Try using the telephone. Spróbuj użyć telefonu? No ale gdzie jest ten nasz telefon? Czy ty masz jakąś komórkę ze sobą, czy zapomniałeś ją wziąć? Zapomniałem. O nie, ja też nie mam żadnej komórki. Dobra, wychodzimy stąd. Gdzie jest babcia? Chyba ja słyszę, jak ona drzwi otwiera. Nie, to byłeś ty, Jezus, nie strasz, człowieku. Czy tu jest telefon jakiś? Hello? Telefon? Szkoda, że nie napisali, w którym miejscu jest ten telefon. Może tutaj będzie? Nie, tu nic nie ma. On gdzieś musi być z przełącznikiem, wiesz o co chodzi, że niby go możesz załączyć, co nie? Może na dole? Bo na dole jeszcze, że nic tutaj nie sprawdzaliśmy. Telefon. Telefon, babciu. Ta jeszcze tutaj może... Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie widziałem jej już od dawna. O. Jest mega... Co to jest? Coś tutaj wziąłem. Doll! Ty jakąś... Mam jakąś tą... Lalkę. Może laleczka to jest wudu. Ale nie jestem pewien. Oh my god, tutaj z każdej strony słyszę te odgłosy. Chyba się gdzieś zbugowała w piwnicy. Bo tu jest gdzieś zejście do piwnicy, co nie? Oh my god! Nie! Zjadła mnie! Ja nie wytrzymam, ty! Uważaj tam, panda! Już goni za mną! Najgorsze jest to, że ja teraz nie widzę, co się teraz tutaj dzieje, ty! Jestem w ogóle też ciekaw... You died! Umarłeś! You will remain here until death is satisfied! Czyli zostaniesz tutaj, dopóki ona nie zostanie usatysfakcjonowana i tu jakieś pająki łażą, fuj! No ten telefon jest gdzieś tak kryty, że... Przyszedłem cały dom. Nie. Już się złapała? Nigdzie. Złapała. Okej, okay. Game over. O nie, ale scena. Ty, możemy tu jeszcze raz zrobić, czekaj. You were found and killed by ktoś tam. Zostałeś zabity przez kogoś tam. Press the button if you're bold enough to try again. But beware, your quest will be different each time. Czyli zawsze nasze questy są inne. Panda, czy... Tip, try hiding in the closet. Dobra. Panda, czy jesteś gotowy? Jeszcze raz pójść do tej babci? Jestem gotowy. Dobra, ciśniemy. Idziemy jeszcze raz do naszej babulki kochanej. W ogóle ten dom jest mega wielki, co nie? A w ogóle teraz tu jest historia. For Halloween night, you decided to visit your grandmother and her secluded mansion. Czyli, że na Halloween tutaj chciałeś sprawdzić, co u niej słychać. As you approach the house, you begin to realize that granny is not home, but somebody else is. Dowiedziałeś się, że babci nie ma i ktoś jest inny. We recommend you to turning sound, bla 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 bla. Wchodzimy. Okej, okay, dawaj mi teraz tutaj pierwszy quest. Find your old teddy in the attic. No dobra, no znowu musimy znaleźć tego old teddy. Więc wystarczy, że pójdziemy szybko tutaj. Na górę. A, to będzie. O, jest, już. Dobra, spoko. Wchodzimy na górę. Babcia się chyba tutaj nie potrafi zrespawnić, tak mi się wydaje. Na strychu, dlatego też na spokojnie możemy sobie tutaj biegać. Dobra, tutaj żadnego teddy beara nie ma. A o, poszedłem... tutaj jest. Jest? Dobra. Co teraz, jakiego questa teraz będziemy mieli? A już tu leży, a bo tutaj są cukierki zawsze ten. Turn on the basement generator. O nie, musimy iść teraz do piwnicy. Wydaje mi się, że żeby zejść do piwnicy, to najszybciej chyba tędy. Tutaj da się spać. Panda, chcesz spróbować jako pierwszy? Oczywiście. No to dawaj. Będę testerem. Dawaj. I co? O, co jest tam bezpiecznie. Jest bezpiecznie, dobra. Schodzę na dół. Okej, okay, tu jest woda. No i co, jak chcę teraz wyjść? Okej, okay, spoko. Ty, tutaj się wyjść nie da. Dobra, wyszedłem, spoko. Musimy załączyć teraz jakiś generator, tylko musimy uważać na naszą babcię. Gdzie ten generator jest? Jakiś przełącznik tutaj będzie musiał być, za chwileczkę. Czekaj, tu. Oh my god, co teraz się stało? Jak ja się przestraszyłem. Widziałeś to? Też to miałeś? No. Coś na twarz wyskoczyło, ty. Okej, okay, może tu będzie jakiś generator? W szafie. Dobra, tam jest candy cane, dobra, widzę. Cukiereczki. O. Co teraz się dzieje? Musimy znowu wejść na górę, panda. Tu jest chyba... Nie, tutaj nie ma tu gdzieś musi być przejście na górę. Oh my god, jaka piwnica. Coś gdzieś tutaj jest. Chyba tam. Co tak, tu jest? Tutaj jest? Jest? Dobra. Tutaj też sobie mogę tędy wyjść. Dobra, spoko. Jestem? Nie, nie. Słyszę babcię. Babcia jest chyba w piwnicy. Turn off the kitchen faucet. Musimy iść, moi drodzy, teraz do kuchni i coś wyłączyć. Możliwe, że to tutaj będzie, co nie? Tu jest kuchnia. Nie, tu jest jakaś jadalnia, kuchnia nie, była ja tu. Byłem w kuchni, tutaj jest. Jest? Jesteś? Jestem, tam przy jadalni masz wejście. A, jesteś tutaj.
O nie, idzie, idzie. Oh my god, turn off the radio in w cyjankowym pokoju. Gdzie jest cyjankowy pokój teraz, ty? Co to w ogóle za questy są? Cyjankowy pokój. Gdzie tu jest cyjankowy? Jaki to jest w ogóle cyjankowy? Taki niebieski chyba, co nie? No taki jasny niebieski. Dobra, tu jest zejście do piwnicy. Oh my god. Wydaje mi się, że on był na pierwszym piętrze, z tego co mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Jakie tu są w ogóle odgłosy, co nie? O jest. Tu cyjankowy pokój? Nie, to chyba nie jest tutaj cyjankowy pokój. Goni za mną. Za tobą jest, dobra. Co tutaj można zrobić? Tutaj się można chyba też ukryć. Ale nie jestem pewien. Jason, uciekam. Cyjankowy pokój. Dobra, ja się ukrywam w szafie, bo ja nie umiem wytrzymać z tymi odgłosami, co nie? Nie wiem, gdzie ona jest, tutaj za chwileczkę przyjdzie, czy też nie. O, tu jest! Jestem w cyjankowym pokoju, dobra, jestem. Wracam. Okej. Turn on the first floor generator. Musimy załączyć jakiś generator na pierwszym piętrze teraz, ty. Tu w tej skrzynce nic nie ma. Tu? Generator na pierwszym... My jesteśmy na pierwszym piętrze, co nie? Tylko nie wiem teraz, czy to oznacza parter, tak, czy pierwsze piętro. Ja pójdę na parter, zobaczę. Dobra. Ja sobie tutaj posprawdzam, co tutaj, z czym tutaj mamy do czynienia. Oh my god, idzie tu! Ja zamykam drzwi. O nie, ona tutaj za chwileczkę do mnie... O nie! Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Otwieraj drzwi, dobra, ja stąd uciekam. Tu chyba to nie było. O, coś na... Włączyłem, włączyłem. Find the house key in the attic rafters. Co? Znowu musimy iść na strych. Musimy coś ciekawego, jakiś kluczyk znaleźć. House key. Czy musimy teraz ten dom zamknąć? Ty, tutaj, tędy się szło, nie? Tak. Na strych. Dobra, dawaj, właź szybko. To chyba na samą górę strychu trzeba. Tak chyba mi się też wydaje. Attic rafters. Możliwe, że to oznacza. Bo nie wiem dokładnie, co to jest, te attic rafters. Coś z poddaszem związane. O, tutaj jest, dobra, mam. Mam house key. Dobra, i co teraz? Escape granny's house. Okej, czyli teraz musimy stąd na spokojnie uciec. Ale co, będziemy musieli ją zamknąć? Czekaj, miejmy nadzieję, że teraz nas nie zabije, bo to jest ostatni quest, co nie? Dobra, to ja może pobiegnę pierwszy, będę mięsem armatnim. Będziesz ofiarą losu, tak? Oj, tak. Dobra. A, tu jest takie proste wyjście. No, dobra, dawaj, myślałem, szybko, szybko. To będzie trudniejsze, że będzie tutaj stać. Szybko, uciekamy stąd, dobra. You win. O. We'll go hungry today. Okej? Okay? No i co teraz? Uciekliśmy, tam jest jej domek. Mamy tutaj dwa przejścia jakieś tam, no, tam i tam. Możemy iść, może tędy chodźmy. You have escaped! Udało ci się uciec. For now, tym razem. Okej. Okay. Co tu jeszcze jest napisane? Congratulations! You have beaten grandma's horror house. If you enjoyed, please take a moment to rate the map on the store page. Every rating is appreciated. Want to play again? Press this button. Panda, ja już mam po prostu dosyć grania w takie gierki. Ja już co prawda nie gram tyle w horrorów i muszę ci powiedzieć, że taka grandpa, czy tam grandma, no zwał jak zwał, mnie po prostu mega przestraszyło. Ty w ogóle też chyba horrorów nie lubisz, co prawda, bo zawsze mówiłeś, że się pocisz. Paluszki ci się pocą. Tak, ja to się przy tym spociłem strasznie. Ale się udało. Moi drodzy, macie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, wbijacie do pandy, piszcie fajne komentarze dnia, bo tutaj właśnie teraz lecą wam komentarze dnia, napiszcie na przykład juniorek, pandolek, horrorek. To pojawicie się na odcinku i zostawcie koniecznie 2000 łapeczek w górę, to polecimy więcej z Minecraftem. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, do dziś. Cześć! Jo!